Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo praktycznym odcinkiem. Z odcinkiem, w którym pokażę Wam, jak z tylko 8 ubrań zbudować ponad 20 różnych stylizacji. Stylizacji, które będą doskonałe tak do pracy, jak i na czas po pracy. Na ten właśnie okres, który teraz mamy, czyli wiosnę, przejście z wiosny do lata, bo robi się coraz piękniej i coraz cieplej. Ten odcinek to takie moje wyobrażenie na temat szafy kapsułowej, bo po raz kolejny chcę Wam udowodnić, że nie trzeba mieć dużo, by zbudować wiele eleganckich połączeń. Zapraszam na odcinek. Dzisiejszy odcinek ma charakter bardzo praktyczny i pracujemy faktycznie na 8 ubraniach. W tę liczbę 8 nie wpisałam jednak butów i akcesoriów, czyli torebek, plecaków czy na przykład apaszki. Ja w dzisiejszym filmie będę korzystała właśnie z 8 ubrań, 3 par butów, ale swobodnie możecie tutaj te 3 pary butów zastąpić jedną parą, jednej torebki, jednego plecaka, tutaj też uda się to zastąpić jedną rzeczą, 2 pasków i jednej apaszki. Więc tak czy siak, ile mamy rzeczy na te ponad 20 stylizacji? Czyli mamy 16 elementów, ale tak jak nie wliczałam tych dodatków w naszą liczbę 8, tak samo nie zmieniam stylizacji, tylko na przykład zmieniając buty. Czyli nie będę Wam mówiła, że zmienicie buty i macie zupełnie nową stylizację. Nie, tak nie będzie. Myślę więc, że już możemy przejść do praktycznej części odcinka. Co więc znajdzie się w mojej 8-elementowej szafie, szafie, która składa się z 8 ubrań? Zacznę od dołów, czyli od spodni. Tutaj trochę w tym filmie będę łamała zasady, bo bardzo często, gdy czytamy, słuchamy o szafach kapsułowych, to dociera do nas informacja, że na jeden dół powinno przypadać średnio 5 gór, czyli że wystarczy mieć jedne spodnie, do nich 5 bluzek i już ułożymy bardzo wiele stylizacji. I to prawda, oczywiście można w ten sposób też funkcjonować, ale ja w tym filmie chciałam troszkę to odwrócić, czyli w tym filmie będziemy miały więcej dołów, bo będą 2 pary spodni i 2 spódnice, a mniej gór, bo będą tak naprawdę 2 bluzki i 1 sweterek, więc ten porządek tutaj, ten balans jest zachwiany. Do tej szafy kapsułowej postanowiłam więc włożyć 2 pary długich spodni, które doskonale sprawdzą się tak do pracy, bo będą to spodnie nie jeansowe, ale wykonane z materiałów. To są jedne i drugie, to są akurat wełniane spodnie i są to spodnie w kant. One, w nich mogę spokojnie iść do pracy na ważne biznesowe spotkanie, ale mogę też iść w nich na lody. Byłam tak, kiedy? 2 dni temu? Na lodach w tych białych spodniach, które zobaczycie. Mogę tak pójść na randkę, mogę tak pójść na spotkanie ze znajomymi. Są to bardzo uniwersalne spodnie. I pierwsze z nich to białe spodnie. Ja bardzo długo bałam się w szafie białych spodni i naprawdę długo ich nie miałam. To jest chyba dopiero mój 3. sezon, kiedy rzeczywiście białe spodnie w szafie mam i kiedy rzeczywiście w nich chodzę. Na początku w ogóle nie potrafiłam sobie z nimi poradzić, bo bardzo szybko się brudziły. Nie wiem, jak to się stało, ale ten problem po prostu w pewnym momencie znikł. Chyba się przyzwyczaiłam, nauczyłam się ich używać. W żaden sposób nad tym szczególnie nie pracowałam. Na początku, gdy kupiłam swoje pierwsze białe spodnie, to zdarzały się takie sytuacje, że ja już wychodząc z domu zdążyłam je ubrudzić, a to dotknęłam się drzwi, a to coś w windzie mnie ubrudziło, a to wsiadając do samochodu się ubrudziłam o coś. Bardzo szybko się to działo, ale nagle ten problem znikł. Więc jeśli i Wy macie taki problem, to może dajcie sobie chwilę czasu. Może to naprawdę chodzi o to, żeby się jakoś z tą bielą obyć i wtedy przestaje się ją brudzić. Bo oczywiście mogę Wam tutaj dać takie wskazówki jak bądźcie wyjątkowo uważne, trzeba uważać, trzeba być ostrożną. No tak, ale przez cały dzień nie da się myśleć wyłącznie o tym, by nie pobrudzić swoich białych spodni. Do tej szafy kapsułowej wybrałam białe spodnie z szerszymi nogawkami, ponieważ węższe cygaretki wybrałam w kolorze granatowym. Granatowe spodnie już wybaczają znacznie więcej, nie trzeba się o nie tak martwić jako białe spodnie. Granat to zresztą kwintesencja biznesu. To kolor, który doskonale kojarzy się z biznesem. Wybacza też więcej, granatowe spodnie wybaczą więcej niż białe spodnie, w które coś wciągniemy. Do białych spodni
gdy wciągnie, i one są cienkie, a większość tych letnich spodni, które są kwintesencją lata, białych letnich spodni, jest po prostu cienka z oczywistych powodów, to gdy wciągniemy coś w białe spodnie, to będzie to prześwitywało, jeśli nie użyjemy dodatkowej warstwy bielizny, jeśli te spodnie nie mają podszewki. Mówiłam o tym w filmie o bieliźnie i o tym, jak rozwiązać ten problem. Zostawiam Wam tutaj link i zachęcam do obejrzenia też tamtego odcinka, jeśli chcecie wiedzieć, jak radzić sobie z bluzką wciągniętą w białe spodnie. Co zrobić, żeby nie było widać na przykład tych pasków, które ma tutaj na sobie moja koszula. By każde spodnie wyglądały bardziej elegancko, nie powinny mieć widocznych kieszeni. Jeśli znamy się dłużej, to wiecie, że ja często w spodniach kieszenie wycinam. Po prostu zanoszę spodnie do krawcowej i tam kieszenie są mi wycinane, są zaszywane. Ma to kilka zalet. Po pierwsze, ładniej się tutaj później te spodnie układają w okolicy bioder. Po drugie, nie widać kieszeni. W białych spodniach jest to bardzo częsty problem, gdy w białe spodnie wszyte są białe kieszenie. By kieszenie w białych spodniach były niewidoczne, muszą być w kolorze cielistym, a o tym producenci bardzo często zapominają, więc wycięcie kieszeni znów ten problem niweluje. A trzecia zaleta jest taka, że nic nas nie kusi nas, by wkładać coś w te kieszenie. Włożone rzeczy w kieszenie, takie jak telefon, klucze, karta, cokolwiek, są widoczne i deformują sylwetkę, sprawiając, że to wszystko nie wygląda tak schludnie, ta sylwetka tak po prostu nie płynie. Moją 8-elementową garderobę uzupełniłam o dwie spódnice, które nadal znajdują się w tej bazie kolorystycznej, o której wspomniałam, czyli dwie spódnice, jedna granatowa i jest to ołówkowa spódnica. Dla mnie kwintesencja elegancji, biznesowej elegancji, i jasna, kremowa spódnica plisowana, którą naprawdę uwielbiam. Mam ją, to jest chyba jej trzeci sezon, jeśli dobrze liczę, konkretnie tej spódnicy. Uwielbiam, czuję się w niej doskonale, ma świetną długość. Jedna i druga spódnica doskonale sprawdzają się tak do pracy, jak i po pracy. Bo zapyta ktoś, jak ołówkowa spódnica może się sprawdzać po pracy? Przecież to typowa biznesowa spódnica. Ano może wystarczy, że do takiej ołówkowej spódnicy nie założycie szpilek czy w ogóle eleganckich butów, ale trampki. I od razu formalność tego stroju naprawdę staje się zupełnie inna. Zamiast koszuli załóżmy do tego sweterek i mamy zupełnie inną stylizację. Podobnie z plisowaną spódnicą. Jeśli spódnicę, która jest plisowana, połączymy z koszulą, ze szpilkami albo płaskimi, ale eleganckimi butami, to będzie to idealna stylizacja do pracy. Możemy też połączyć ją z marynarką. Kojarzycie może taką stylizację księżnej Kate z Wimbledonu. Ona miała tam taką zieloną marynarkę i właśnie jasną spódnicę. Wyglądało to fantastycznie, fenomenalnie i było właśnie takim połączeniem, które teraz mam w głowie, o którym myślę. Ja sama zresztą kiedyś coś podobnego stworzyłam, byłam na jakimś wydarzeniu, wrzucę tutaj Wam zdjęcie, miałam na sobie właśnie tę spódnicę i granatową marynarkę i tam miałam jeszcze na sobie golf. Bardzo dobrze czułam się w tym ubraniu. Gdy będziecie wybierały ołówkową spódnicę, to uważajcie dokładnie, jaką wybieracie, bo ona oczywiście musi pasować rozmiarem, musi być wygodna, ale ta, którą ja mam na sobie, którą Wam tutaj pokazuję, ona jest naprawdę odważna. To jest spódnica od Aleksandry Markowskiej. Ta jest szyta dla mnie na miarę, jest przepiękna, ale ona jest mocno wycięta z obu stron. Ona ma rozcięcie i z przodu, i z tyłu. W związku z tym, gdyby obowiązywał mnie w pracy sztywny biznesowy dress code, gdyby zależało mi na budowaniu tutaj takiego bardzo profesjonalnego wizerunku, to te rozcięcia byłyby nieakceptowalne. Z ołówkowymi spódnicami trzeba uważać ponadto, dlatego że gdy siadamy, to one lubią bardzo mocno podjeżdżać i robią się z nich miniówki, więc jeśli będziecie gościły w jakimś panelu na przykład i usiądziecie w takiej ołówkowej spódnicy, z której nagle zrobi się miniówka, to pojawi się problem, gdy myślimy o eleganckim wyglądzie. Jedna i druga spódnica, którą wkładam do tej szafy, jest w długości do połowy łydki, a to oznacza, że bardzo skutecznie będzie skracała nogi. Ja mam dosyć długie nogi, bo mam prawie 1,80 m wzrostu, więc te nogi też od razu są dłuższe, ale gdy zależy mi na tym, by te proporcje były tak idealnie zachowane, to do tych spódnic wybieram buty na obcasie i w biznesowych stylizacjach do obu
tych spódnic wybiorę buty na wysokim obcasie. Przy sportowych stylizacjach, zbudowanych właśnie z tych elementów, z tymi spódnicami, płaskie buty będą już jak najbardziej w porządku. Zanim przejdę do gór, to tutaj przy spódnicach powiem Wam, dlaczego nie ma w tej szafie sukienek. Ja sukienki uwielbiam, chodzę w nich doskonale, o tym wiecie, ale nie chciałam, żeby ta szafa była aż taka prosta, bo jeśli w szafie umieścimy 5 sukienek, to już więcej nie musimy. Dokładamy do nich ewentualnie marynarkę, dokładamy buty i mamy już gotową stylizację. Sukienki są naprawdę bardzo dobrym elementem w każdej szafie, bo nie trzeba aż tyle myśleć. Oczywiście można je stylizować, wybierając różne buty, dodatki, apaszki, taki sweterek, inny, coś sobie przewiązać. Tak można, ale sukienki naprawdę ułatwiają życie, a w tym filmie aż o takie ułatwienie nie chodziło. Kupując spódnicę plisowaną, musicie wiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że spódnica plisowana to będzie spódnica wykonana z poliestru, czyli z syntetyku, czyli z czegoś, czego w swojej szafie nie chcemy. Nie chcemy poza drobnymi wyjątkami i do tych wyjątków zaliczają się właśnie spódnice plisowane. Spódnica plisowana musi być wykonana z poliestru, bo to poliester trzyma te plisy. Wiem, że pojawiają się już jakieś testy na przykład na plisy z lnu, ale z tego co wiem, to na razie nie sprawdzają się one za dobrze. Może już coś się ciekawego pojawiło, jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. I plisy nie są też dla każdego, chociaż ja nie do końca wierzę w to, że jeśli mam taką sylwetkę, to muszę ubierać się tak. I te ogólne, te wielkie uogólnienia. Stylizacja buduje się w wielu warstwach i składa się ona z wielu elementów i to one wszystkie muszą wyglądać harmonijnie. Mówi się jednak, że plisy nie do końca dobrze będą wyglądały na kobietach, które mają nieco masywniejszy ten środek ciała. Dlatego wybierajcie po prostu spódnice plisowane, jeśli dobrze się w plisach czujecie. Na tym bym się tutaj skupiła, jak się czujecie patrząc w lustro, jak się czujecie, gdy w nich chodzicie. Bo jeśli plisy to nie jest Wasz wybór, to spódnica w literę A, spódnica z półkoła i tak dalej, dalej będą, mogą stanowić doskonałą alternatywę. Ważne, byście się dobrze w tym ubraniu czuły. Jesteśmy już w połowie naszej szafy kapsułowej, bo mamy dwie pary spodni, dwie spódnice i teraz pora na dwie koszule. Żadna z tych koszul nie będzie koszulą gładką. Gładkie mamy doły, dlatego postanowiłam, że na koszulach coś się musi dziać. I jedna koszula to będzie koszula, w której teraz cały czas tutaj mówię, czyli ta koszula w paski. To jest koszula z Mormua z poprzedniego filmu. Czy nie, dwa filmy temu. Był film we współpracy z Mormua i tam się właśnie pojawiła ta koszula Tommy. Bardzo, bardzo ją polubiłam. I jest ona i jest koszula w kropki, która pojawia się na tym kanale od miesięcy i na moich mediach społecznościowych i za każdym razem zbieram mnóstwo komplementów za tę koszulę. Mamy więc dwa elementy, które nie są gładkie, nie są nudne, ale są bardzo uniwersalne, bo spójrzcie, te nasze koszule łączą się teraz i ze spodniami, i ze spódnicami. To wszystko jesteśmy w stanie połączyć. Mogę więc moją koszulę w paski połączyć z jasnymi spodniami, z ciemnymi spodniami, z jasną spódnicą, z ciemną spódnicą i tak samo moją koszulę w kropki połączyć z tymi elementami. One wszystkie są dość charakterystyczne, są dość mocne, bo mamy spodnie z szeroką nogawką, a nie nudne cygaretki. Mam nudne cygaretki, więc inne, więc różnie nam się buduje stylizacja. Mam spódnicę, która nie jest zwyczajna, tylko jest plisowana albo jest ołówkowa, podkreśla kształty ciała, więc nie tworzymy nudnych stylizacji jeansów z białym t-shirtem, ale coś, co wygląda pięknie, elegancko i coś się tam dzieje. Koszula, poza tym, że doskonale sprawdza się w pracy, tak też dobrze sprawdzi się po pracy. Jeśli dodatkowo chcecie obniżyć poziom formalności tego stroju, to można podwinąć rękawy i plecak. Idę na miasto, nikt nie pomyśli, że budowałam jakąkolwiek biznesową stylizację. Mamy 6 elementów, pora na 7. I 7 elementem w mojej szafie będzie sweterek. Teraz jeszcze jest tak, że ta pogoda się zmienia i latem też przecież tak jest, że jednego dnia jest cieplej, i drugiego dnia jest chłodniej, dlatego dobry sweterek w letniej szafie nie jest zły. Wełniany sweterek, który tutaj proponuję, to sweterek błękitny, wpasowujący się w całą moją szafę tym swoim kolorem. Mogę nosić go samodzielnie, czyli mój sweterek ze spodniami. Każdymi z tych spodni pasuje, jak i z każdą ze spódnic, ale też mogę go założyć na koszulę, w tym przypadku na tę koszulę w paski, bo ta w kropki nie ma kołnierzyka, więc ja mogę go założyć
jej po prostu nie będzie widać. A w połączeniu z koszulą w paski ten kołnierzyk będzie wystawał i ten styl zostanie zachowany. Oczywiście mogę też ten sweterek nosić inaczej, czyli na przykład zarzucając go na koszulę, a nie po prostu zakładając. Ostatnim elementem mojej szafy kapsułowej będzie marynarka i będzie to granatowa marynarka, która zresztą tworzy komplet z granatowymi cygaretkami, o których wcześniej mówiłam. Gdy wybierałam jednak te rzeczy, kompletnie nie myślałam o tym, że zabieram garnitur. Po prostu wybierałam rzeczy z szafy, z czego mogę ile rzeczy zbudować i ta marynarka też tutaj trafiła. Okazało się, że jest częścią garnituru, więc znów garnitury są bardzo uniwersalne, bo pozwalają na tworzenie i garnituru i później dekompletowanie, a w tym przypadku marynarka pasuje mi do wszystkiego. Bo mogę ją założyć do jasnych spodni, do białych spodni, mogę ją założyć do granatowych spodni, mogę ją założyć znów do spódnicy ołówkowej, chociaż to połączenie najmniej mi się podoba, mówiąc szczerze, i raczej niekoniecznie bym się tutaj przy mojej sylwetce kierowała tym rozwiązaniem, ale przy plisowanej spódnicy już wygląda świetnie. I tak właśnie wygląda moja 8-elementowa garderoba kapsułowa, a uzupełniam ją w moim przypadku o 3 pary butów, czyli o szpilki, bo ja szpilki uwielbiam, czuję się w nich fantastycznie i dla mnie nic nie wygląda tak dobrze jak ołówkowa spódnica połączona ze szpilkami, ale szkoda mi już nóg, żeby się tak męczyć wszędzie, dlatego do sytuacji, w których muszę gdzieś iść, będę miała w mojej garderobie więcej chodzić niż tylko sobie po biurze czy u klienta na spotkaniu być, będę miała też płaskie buty, ale uwaga, z wyciętą piętą, czyli złamię tutaj biznesowe zasady elegancji. W biznesie zakrywamy palce i pięty. To jest niezbędne. Właśnie dlatego w pracy nie nosimy sandałków. I nie powinno się też nosić takich butów jak te, które ja tutaj proponuję, czyli z odsłoniętą piętą, jeśli chcemy tych zasad dokładnie przestrzegać. Ja wielokrotnie Wam powtarzałam, że zasady są dla nas, a nie my dla nich. Ja dzisiaj w mojej pracy nie muszę przestrzegać tej zasady. To znaczy, w wielu miejscach, w których się znajduję, ludzie w ogóle chodzą ubrani w zupełnie casualowy strój, dlatego moja odkryta pięta nikogo nie zdziwi, a te buty wykorzystam w bardzo wielu innych okolicznościach. Więc tutaj też zdrowy rozsądek przede wszystkim. Tam, gdzie wymagany byłby ode mnie bardziej profesjonalny strój, tam wybrałabym jednak szpilki. Wy możecie pójść za mną z tymi butami z odkrytą piętą, ale możecie też wybrać płaskie buty, oczywiście z zakrytą piętą. Dla mnie jest to jeszcze o tyle dobre rozwiązanie, które coraz bardziej mi się podoba, że ja mam tak, że mnie praktycznie wszystkie buty obcierają, jedne bardziej, inne mniej, dlatego gdy tutaj ta powierzchnia znika, to po prostu łatwiej mi się żyje i mniej mnie boli. No i pasek, który jest wokół pięty, też sprawia, że nie ma tego efektu klap, 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 jak w przypadku butów takich jak klapki albo ledwo trzymające się sandałki. I ostatnia para butów to płaskie buty, płaskie sportowe lofersy wykonane z zamszowej skóry. Dla mnie one w tej szafie są alternatywą dla białych trampek. Żeby zrezygnować z trampek, ale mieć wygodne buty, które trochę jak trampki są, to właśnie sięgam po te. W mojej szafie znajdzie się też jedna apaszka, z której będę mogła korzystać jako apaszki i wiązanej na szyję, i też tej wiązanej przy torebce. To jest akurat moja własna apaszka, którą tworzyłam przy okazji premiery książki z klasą Na każdą okazję i najważniejsze rzeczy, czyli jeden plecak i jedna torebko plecak. Jeden plecak i jeden torebko plecak, które też ja współtworzyłam. Jeśli oglądałyście ostatni odcinek, w którym polecałam polskie marki, to wiecie, że we współpracy z marką DAC stworzyłam swoją małą kolekcję. Jej premiera odbędzie się już 9 maja, już w czwartek o godzinie 18 i w skład tej kolekcji wchodzą właśnie tylko te dwie rzeczy w dwóch wariantach kolorystycznych, bo mamy, musiałam sięgnąć, dwa plecaki, czarny i brązowy, który tam stoi przez cały czas. Takie dość nowoczesne, z nutą retro, doskonale sprawdzą się tak na wakacjach, jak i do pracy. Mieści się tutaj laptop 14, mieści się lunchbox, kubek z kawą, notes, dokumenty A4, więc wiele tutaj rzeczy znajdzie swoje miejsce. I drugą rzeczą jest torebko plecak, czyli rzecz, która mi się marzyła na rynku od bardzo dawna. Torebka, nazywajmy ją torebką, występuje w dwóch kolorach. W takim właśnie kolorze beżowym, można powiedzieć, i w kolorze czarnym, który też tam przez cały film sobie leży. To jest fantastyczne rozwiązanie, bo my mamy tutaj
torebkę. Zgadza się, prawda? Możemy ją trzymać po prostu za rączkę, ale mamy też odpinane takie uszy, które sprawiają, że dopinamy i mamy z tego plecak. To jest fantastyczne rozwiązanie. Możemy też sobie to przepiąć w taki sposób, jak sobie wydłużymy też pasek, żeby, oczywiście odpinając to ucho, żeby można było nosić tę torebkę na ramieniu. I tutaj też zmieści nam się laptop, 14, dokumenty A4, kubek, lunchbox, wiele rzeczy potrzebnych na co dzień. I dlatego te dwa elementy też znajdą się w mojej szafie, chociaż tak naprawdę wystarczyłaby sama torebko-plecak, bo potrzebowałabym torebki, to miałabym torebkę, a potrzebowałabym plecaka, to miałabym plecak, przepinając tylko uszy. Zapomniałam jeszcze wspomnieć o dwóch akcesoriach, czyli o paskach, węższym i szerszym. Węższy mi się dobrze sprawdza przy spodniach, a szerszy i przy spodniach, i ewentualnie można sobie nim podkreślić talię, na przykład przy połączeniu spódnicy ze sweterkiem, czy przy założeniu marynarki. Jeśli ktoś chce sobie podkreślić paskiem marynarkę, to też to jest możliwe. W zbudowanej szafie można łączyć wszystko ze wszystkim. Nie musicie wybierać dokładnie takich fasonów jak ja, czy szerokich spodni, czy cygaretek, czy spódnicy ołówkowej. Nie, ale wystarczy i nie musicie wybierać tylko gładkich, beżowych ubrań. Nie musicie. Spokojnie zamiast mojego granatu u Was mógłby to być róż, mógłby to być pomarańcz, kolor, który Wam się podoba. Dobrze jest łączyć go właśnie z jakimś kolorem bazowym, tak jak u mnie jest ten jasny. Ale jeśli macie większe wyczucie w wyłączeniu kolorów, to też tych kolorów mogłoby być więcej. W tej szafie wszystko połączy się ze wszystkim. Wszystkie góry połączą się z wszystkimi dołami. Zamieniając jeden element, tworzymy widoczną różnicę stylizacji. Nie mam tu właśnie na myśli tylko zmiany torebki, co też jest możliwe, bo zamiana torebki na plecach, jak w przypadku torebko plecaka, robi ogromną różnicę. Premiera mojej kolekcji z DAK odbędzie się 9 maja o godzinie 18. Od 9 rano na stronie DAK dostępne będą już wszystkie informacje o tych produktach, o ich wymiarach, dokładne zdjęcia, ceny, czas dostawy, to wszystko się tam pojawi. Więc gdy o 18 rozpocznie się sprzedaż, nie będziecie zmuszane do podejmowania szybkiej decyzji zakupowej nieprzemyślanej, tylko jeśli zajrzycie wcześniej, to będziecie wiedziały, czy to jest produkt, który chcecie mieć, którego potrzebujecie, czy raczej niekoniecznie ta kolekcja trafia w Wasze potrzeby. Ja chętnie przeczytam, jak Wam się ta kolekcja tutaj podoba, a w opisie do filmu umieszczam wszystkie niezbędne linki. Na komentarze też będę odpowiadała, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało możecie je zadawać. Kolekcja jest limitowana, więc zamówienia złożone teraz to będą jedyne zamówienia, które będą mogły być składane, bo gdy kolekcja się skończy, no to się skończy. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba zbudowana przeze mnie 8-elementowa szafa kapsułowa. Szafa kapsułowa składająca się z 8 ubrań i ewentualnie nawet tylko jednych butów i jednej torebki i jednego paska, więc tych elementów możemy mieć w tej szafie naprawdę niewiele. Połączenia, które tworzyłam, miały być takimi ubraniami właśnie do pracy i po pracy, ale jeśli macie pomysły na to, jaką szafę kapsułową mogłabym jeszcze taką małą skonstruować dla osoby wykonującej na przykład jaką konkretną pracę, to dajcie mi znać w komentarzu i postaram się też przygotować taki odcinek. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was i jeszcze raz przypominam, że już w czwartek odbędzie się premiera mojej kolekcji, a w niedzielę, czyli w dniu, kiedy ten film jest publikowany o 19 na Instagramie, jest live, w którym opowiadamy jeszcze więcej o tej kolekcji, więc koniecznie dołączcie, jeśli oglądacie film wcześniej, jeśli nie, to mam nadzieję, że live uda się zapisać. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!